Cześć, ciekawscy. Jeśli są dzieci, które nie schodzą z pierwszych stron gazet, to zawsze są to potomkowie celebrytów. A zwłaszcza dzieci Brada Pitta i Angeliny Jolie. Chociaż nawet wśród nich jest jedna osoba, o której mówi się częściej niż o rodzeństwie i mamy tu na myśli najstarsze biologiczne dziecko tej pary, czyli Shiloh, która zdobi okładki magazynów oraz jest śledzona przez paparazzi od najmłodszych lat. Zatem dlaczego ostatnio 14-letnia córka Brangeliny zszokowała fanów swoim nowym wyglądem? Czy jesteśmy świadkami pewnego etapu młodej nastolatki? Czy kryje się za tym coś więcej? I czy to możliwe, że pójdzie w ślady matki? Zostańcie z nami do samego końca, by poznać wszystkie najnowsze informacje o młodej Shiloh, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie nacisnąć dzwonka i przycisku subskrypcji, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów. Nawet jeśli nie jesteście fanami Pitta, Jolie czy ich gromadki dzieci, z pewnością nieraz natknęliście się na ich zdjęcia w prasie kolorowej, ponieważ za każdym razem, gdy pojawiają się na czerwonych dywanach, czy też wychodząc na zakupy lub do restauracji, fotoreporterzy szaleją. Może być to nawet niewyraźne ujęcie paparazzi, jak wychodzą ze sklepu, ale i tak wciąż są obserwowani. A biorąc pod uwagę, że przez długi czas Brad i Angie byli postrzegani jako gorąca hollywoodzka para, nie jest zaskoczeniem, że media i ludzie chcieli wiedzieć jak najwięcej o ich życiu osobistym i rodzinie. Z pewnością dzieckiem, które od zawsze przyciąga uwagę mediów jest Shiloh. Pierwsza biologiczna córka słynnej Brangeliny zaskakiwała fanów pary od najmłodszych lat. Wystarczy przypomnieć, że media dosłownie oszalały na jej punkcie, zanim jeszcze przyszła na świat. Angelina i Brad zdecydowali się sprzedać prawa do publikacji pierwszych zdjęć ich nowonarodzonej córeczki. Magazyn People zapłacił 4 miliony dolarów za możliwość opublikowania fotografii na obszarze Ameryki Północnej, zaś brytyjski magazyn Hello 3,5 miliona dolarów za pokazanie małej Shiloh na całym świecie. Tak duże pieniądze rodzice dziewczynki postanowili w całości przekazać na cele charytatywne. Później jednak zainteresowanie dziewczynką wcale nie zmalało. Ale co ciekawe, Shiloh już jako dziecko ubierała się jak chłopiec, a jej widok z krótkimi włosami, w koszulach, spodniach i dresach stał się normą, do którego przyzwyczaili się jej sympatycy i media. Z czasem wygląd Shiloh delikatnie się zmienił na raczej androgeniczny styl. Jak wiecie, w świecie celebrytów tak to już jest, że każde działanie i decyzja gwiazd brane jest pod lupę tabloidów oraz dokładnie badane i komentowane przez ludzi z zewnątrz, którzy opierają swoje osądy na pogłoskach. Tak też sposób wychowywania dzieci przez Angelinę Jolie i Brada Pitta od zawsze budził sporo kontrowersji. Pojawiały się bowiem głosy, że to aktorka zmuszała swoją córkę do ubierania się jak chłopiec, a niektórzy nawet twierdzili, że jeszcze przed narodzinami Shiloh Jolie zdecydowała, że będzie ją wychowywać jak chłopca. Jednak jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych oskarżeniach, obejrzyjcie nasz poprzedni film klikając powyższy link. Ale to za chwilę, ponieważ mamy dla Was więcej ciekawych wiadomości. Aby powstrzymać plotki i spekulacje, które nie zawsze były dobrze formułowane, rodzice dziewczynki mówili o tym w wywiadach, aby wyjaśnić sytuację i dać w nią wgląd lojalnym fanom, którzy zawsze chcieli wiedzieć więcej. W słynnym wywiadzie dla Oprah z 2008 roku brat otworzył się na temat wychowywania dziecka i powiedział, że Shiloh chce, aby nazywać ją John lub Peter. Twierdził, że wynikało to z faktu, iż mała uwielbiała Piotrusia Pana i że reagowała jedynie, gdy tak się do niej zwracano. Tak też od tamtego czasu niektórzy ludzie w mediach nazywali młodą Jolie Pitt jednym z tych imion. Chociaż od momentu tej wypowiedzi nic więcej nie powiedziano w sprawie dziewczynki, więc nie wiemy, czy miłość do bajki imienia zniknęły, czy nie. Następnie, dwa lata później, Angelina rozmawiała z Vanity Fair i powiedziała, że Shiloh, cytujemy, bada swoją płeć odkąd ma 3 lata. Choć jak podała aktorka, jej córka pragnęła być chłopcem, ponieważ myślała, że jest jednym z braci. Odnosząc się oczywiście do jej dwóch adoptowanych braci Maddoxa i Paxa. Zresztą, jeśli chcecie dowiedzieć się o nich trochę więcej, możecie to zrobić klikając powyższy link. A my kontynuujmy. Od początku wydawało się więc, że dla tych słynnych rodziców najważniejsze było, aby ich dzieci mogły wyrażać siebie w taki sposób, w jaki czują się komfortowo, bez nakładania na nie zbyt wielu norm i reguł społecznych. Od tamtego czasu, jak dobrze pamiętacie, wiele osób nazywało to małe dziecko, a dziś nastolatkę, ikoną LGBT, ponieważ według opinii publicznej Shiloh była transseksualna. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to coś, co powiedzieli Pitt lub Jolie. Wspomnieli, że ich córka chce być chłopcem i nosić męskie imię, ale nigdy konkretnie nie powiedzieli, że Shiloh jest trans. Naturalnie w pełni ją wspierali, pozwalali jej ubierać oraz zachowywać się tak, jak chciała i pozwalali jej samodzielnie podejmować decyzje odnośnie swojej osoby. I chociaż w ten sposób opinia publiczna traktowała Shiloh przez lata, nie było wielu nowych informacji w wywiadach jej rodziców na temat tego, jak ich córka sobie radzi, czy nadal postrzega siebie jako chłopca, czy nie. A główną podstawą do stwierdzenia, że Shiloh nadal identyfikowała się jako chłopiec, był sposób, w jaki się ubierała. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nosiła męskie ubrania i fani chyba nigdy nie widzieli jej w dziewczęcych ciuchach. W tym miejscu warto zauważyć, że ludzie przez lata zakładali ubrania płci przeciwnej, nie myśląc o sobie jako o osobach transpłciowych. Od jakiegoś czasu robi to też całkiem sporo celebrytów. Ostatnio najczęściej omawianą osobą, która
przełamuje bariery, jak niektórzy mówią, jest Harry Styles, najbardziej znany ze słynnej okładki Vogue'a, gdzie na zdjęciu miał sukienkę. To wywołało oburzenie u niektórych, ale jak i sprowokowało dyskusję na temat samego piosenkarza. Członek One Direction w wywiadzie wyjaśnił, że pozbycie się etykiet, takich jak odzież męska i odzież damska, otwiera świat na zupełnie nowe możliwości twórcze. Nigdy nie przyznał jednak, czy identyfikuje się jako kobieta lub osoba niebinarna. To samo można powiedzieć o aktorze Robercie Shianie, który jest najbardziej znany z roli Klausa w The Umbrella Academy. Podobnie jak Styles, on także ubiera się tak jak chce. Nosi ciuchy zarówno damskie, jak i męskie i dla niego nie jest to odzwierciedleniem jego płci ani seksualności. Ale tyle o innych, czas bowiem usłyszeć, jak zmieniła się Jolie Pitt. Na niedawno opublikowanych zdjęciach, które przedstawiały Angelinę, Zaharę i Shiloh na zakupach, 14-latka przyciągnęła uwagę wszystkich i skłoniła ludzi do rozmowy na jej temat. Wiele osób przeszło różnego rodzaju przemiany podczas kwarantanny i wydaje się, że najstarsze biologiczne dziecko Brangeliny jest jedną z nich. Przede wszystkim na zdjęciach widać, że zdecydowanie wystrzeliła w górę. Krótkie włosy, które tak długo nosiła, teraz urosły i zostały upięte w kok. Chociaż już na zdjęciach z września ubiegłego roku, kiedy Angie została zauważona na zakupach z Vivien i Shiloh, widać, że chyba zaczęła je zapuszczać. Przede wszystkim jednak zaczęła ubierać się bardziej dziewczęco. Chociaż nie miała spódnicy ani sukienki, a jedynie czarną bluzę i jeansowe krótkie shorty, jest to kontrast z tym, jak nosiła się wcześniej. No i najbardziej zaskakujące, Shiloh ma kolczyki, co jest najbardziej dziewczęcym elementem jej wyglądu od dawna. Przypomnijmy, że to Zahara wraz ze swoją mamą stworzyła kilka lat temu kolekcję biżuterii na cele charytatywne, a Shiloh nigdy nie wydawała się być zainteresowana tego typu ozdobami. Ponieważ w ostatnim czasie nie pojawiło się wiele informacji na temat dzieci Jolie Pitt, fani byli naprawdę zaskoczeni nowym wyglądem nastolatki, a niektórzy pozostają zdezorientowani i zastanawiają się, czy Shiloh nadal identyfikuje się jako chłopiec, czy może to była jakaś przejściowa faza. Tymczasem, jak to się mówi, jabłko nie pada daleko od jabłoni. Sama Angelina, kiedy była młodsza, była opisywana jako chłopczyca, co stanowi ogromny kontrast w stosunku do tego, jak wygląda teraz ta hollywoodzka gwiazda i jak wiele razy wcześniej uznawana była za jedną z najbardziej atrakcyjnych oraz kobiecych aktorek. Dlatego wielu myśli, że podobnie jak jej matka, Shiloh zaczyna wyrastać z podobnej fazy. Chociaż dopóki brat, Angelina, a nawet same dzieci nie zabiorą głosu, nigdy nie wiadomo na pewno, jak się czuje Shiloh i jak sobie radzi. Wygląda na to, że w ostatnim czasie, zwłaszcza po rozwodzie, aktorzy stali się nieco bardziej prywatni. Może to być spowodowane toczącą się walką o opiekę nad dziećmi między dwiema ikonami Hollywood oraz tym, że chcą chronić swoje dzieci oraz ich prywatność w jak największym stopniu. Więc jeśli fani czekają, aby dowiedzieć się więcej o Shiloh oraz o tym, jak się identyfikuje, to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. A wy ciekawcy, co myślicie o zmianie wizerunku Shiloh? Czy uważacie, że ubieranie się jak chłopiec oznaczało identyfikację z tą płcią, czy to tylko faza, z której córka Angie i brada już wyrosła? Czy jesteście zaskoczeni nowym wyglądem nastolatki? Dajcie znać w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie polubić i udostępnić tego odcinka oraz zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia w kolejnym filmie, pa!